Przygotowałam przegląd najnowszych trendów, jeśli chodzi o struktury, które oferujemy w Shaddecor, a które są dostępne w hurtowniach Corner. Są to struktury, które są popularne, powszechnie dostępne i które pojawiają się już w rynku i będą się pojawiać. Czyli to są właśnie dekory drewnopodobne, tak jak tutaj widzimy za nami i takie dekory, które po prostu już są popularne i będą jeszcze bardziej popularne. Ja opowiem, w jakich przestrzeniach one się będą pojawiać, czy w przestrzeni naszych najbliższych, czyli w naszych domach, czy w miejscach pracy, czy w przestrzeni publicznej. My jesteśmy tu po to, ponieważ razem z Anną Stępkowską, panią doktor z Akademii Sztuk Pięknych, wspólnie przez ostatnie 4 lata radziliśmy wdrożenie dla firmy Corner. No, polegało ono na pokazaniu materiałów, produktów firmy Corner w lepszym świetle i dlatego też budowaliśmy bardzo wielotorowo różnego rodzaju platformy sieciujące oraz wzorcownie, prototypownie i o tym wszystkim dzisiaj opowiem. No właśnie, to jest trudna praca, wymagająca dużo czasu, dużo poświęcenia. No bez wątpienia, jak wspomniałem, 4 długie lata. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy to robili sami. Robiliśmy to wspólnie z zarządem firmy Corner i we współpracy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. To były konferencje, konkursy. Pracy było naprawdę dużo, po drodze przeszkodziła nam pandemia, ale szczęśliwie wszystko udało się doprowadzić do końca. Może się komuś wydawać, że meblarstwo to nie jest taka sztuka, że właśnie 4 lata nad czymś się pracuje, a wbrew pozorom jest ważne, żeby to było jednak dopracowane, prawda? I miało jakiś też sens. Bez wątpienia, natomiast tak jak mówię, rozwijaliśmy doktorat właściwie na naszej akademii i ten doktorat był rozbudowany o wdrożenie. Takie wdrożenie we współpracy z ministerstwem jest ogólnie wpisane w badanie, w politykę, że tak powiem, naukową państwa. Dlatego też mieliśmy wsparcie ministerstwa, mieliśmy wsparcie akademii i w takim trójkącie udało nam się, tak jak mówię, no, wydaje mi się stworzyć świetne przestrzenie do prezentacji produktów. Czy trudne jest tworzenie mebli? No, jeżeli ktoś ma pasję, jeżeli ktoś wspiera się znakomitymi poprzednikami, jeżeli ktoś wyjeżdża, ogląda targi w Polsce, za granicą, to myślę, że może być to kategoria przyjemności. Taka konferencja jest potrzebna dlatego, że mamy kilkaset firm stolarskich w Radomsku. Chcemy, aby one się integrowały, aby się wzajemnie uzupełniały, ale też korzystały z najnowszych technologii, innowacji. Dzięki współpracy z firmą Corner możemy ściągnąć tutaj naukowców, którzy pokażą, w jaki sposób powinien być kształtowany design meblowy. W tej chwili na rynku jest trudno o sprzedaż, dlatego produkty powinny się wyróżniać. Tutaj chcemy pomóc naszym radomczanskim producentom, aby mogły w jakiś sposób wyróżniać się i być konkurencyjnym na rynku krajowym i międzynarodowym.